Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium Biblii zatytułowanym Biblijni misjonarze, historia Jonasza. Z nami dzisiaj jest Alina, Janusz, Igor, ja mam na imię Remigiusz i przez kilkadziesiąt najbliższych minut będziemy chcieli uczyć się, jak być misjonarzem od bardzo ciekawej postaci Starego Testamentu, jakim był Jonasz. Ale żeby to nasze studium Pisma Świętego było studium inspirowanym, studium dobrym, studium merytorycznym i przede wszystkim duchowym, będziemy chcieli poprosić teraz o Bożą pomoc, o działanie Ducha Świętego. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, aby podziękować Ci, że jesteś naszym Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi. Za chwilę będziemy otwierać Twoje święte słowo, aby je czytać, rozważać. Prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, o właściwe zrozumienie, o to, abyśmy mogli słowo, które będziemy czytać, przede wszystkim przyjąć do własnego serca, aby żyć zgodnie z tymi radami, z tymi naukami, które zawarłeś w swoim słowie. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo i o prowadzenie, aby wszystko, co będziemy czynić i mówić, było ku Twojej chwale. W drogim imieniu Jezusa, Panie, o to Cię proszę. Amen. Przed nami spotkanie z Jonaszem. Bardzo ciekawą postacią Starego Testamentu, którą właściwie znają niemalże wszystkie dzieci z jednej historii. Z historii tego, że Jonasz, opowiadającej o tym, że Jonasz został połknięty przez rybę. Ale mam nadzieję, że w dzisiejszym studium Biblii, kiedy będziemy mieli okazję przeczytać całą Księgę Jonasza, znajdziemy o wiele więcej niż tylko barwną historię połknięcia człowieka przez rybę. Ale chciałbym Was zapytać na początku i także poprosić może o pewne wspomnienie. Czy zdarzyło Wam się uciec przed jakimś odpowiedzialnym zadaniem? Czy zdarzyło Wam się znaleźć w sytuacji, w której ktoś Wam powierzył do wykonania jakąś pracę, i po prostu uciekliście od tego. Pamiętacie takie wydarzenie? Proszę, Alo. Tak, dla mnie najtrudniejszym takim elementem tej lekcji jest konfrontacja tej treści z własnym osobistym doświadczeniem. Rzeczywiście odnajduję bardzo często siebie w tych czytanych treściach i w doświadczeniu Jonasza. I to jest naprawdę bardzo bolesne, kiedy zdarzyło mi się i wykonać Boży plan, pójść za Jego głosem, kiedy doświadczyłam wielkiego błogosławieństwa, radości, ale były też takie momenty, kiedy niedokładnie postąpiłam z tym, co usłyszałam od Boga. I był to bardzo smutny czas. Bardzo smutny czas, także rozumiem Jonasza z własnego doświadczenia. Nie chciałabym mówić o szczegółach, ale rozumiem Jonasza. I był taki czas, kiedy czytałam modlitwę Jonasza jako swoją własną, osobistą. I nie jest to ciekawe doświadczenie, także już nie chciałabym nigdy uciekać od Bożego powołania. Dziękuję, Igor. Tak krótko powiem, że miałem taką sytuację w życiu, że miałem coś zrobić i właśnie uciekłem od tego. Wymigałem się, nie chciałem tego robić za wszelką cenę, ale tak ciekawie było, że Bóg tak losy moje prowadził, że jednak tą rzecz robiłem później. Czyli tak troszeczkę tak jak ale Jonasz. Ryby po drodze nie było. Ryby po drodze nie było. Ale to jest istotne, właśnie potem jak robiłem tą rzecz, wiedziałem, że to jest to, co rzeczywiście nie tylko, że Pan Bóg chce ode mnie, ale gdzie naprawdę znalazłem satysfakcję w tym właśnie, co potem robiłem. Więc to jest właśnie ciekawe, że my uciekamy, ale dobrze jest, kiedy naprawdę oddajemy się w ręce Pana Boga, prawda, żeby On prowadził. I często Pan Bóg właśnie od tego, co mu uciekamy, to jednak sprowadza nas z powrotem do tego samego miejsca. No Janusz. Myślę, że to jest takie dosyć, tak jak już Ala wspomniała, trudne pytanie, kiedy musimy tą teorię, o której się uczymy, skonfrontować z naszym osobistym życiem. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to mogę powiedzieć, że zdarzyło mi się w życiu
jeszcze jak byłem młodszym, może uciekać od powierzonych zadań, czyli że coś mi się na przykład nie chciało. Nigdy nie lubiłem za bardzo pracy w gospodarstwie, bo wychowałem się na wsi, więc zdarzyło mi się od tych prac czasami uciekać. Natomiast trochę poważnie mówiąc, dzisiaj tak jestem na takim etapie, że zastanawiam się, czy właśnie to, co robię w życiu, a pracuję zawodowo, czy nie poświęcam temu zbyt dużo czasu, uciekając od zaangażowania mocniejszego się na przykład w życie swojego zboru, bo muszę powiedzieć, że obecnie od kilku lat bardzo dużo podróżuję między pracą delegacji, domem i tak często zajmując się, brakuje mi czasu na to, żeby się zajmować czy życiem zboru, czy jakimiś kwestiami związanymi z innymi duchowymi sprawami i właśnie tak sobie czasami staram odpowiedzieć na pytanie, czy nie jest to jakaś forma ucieczki, może za bardzo poświęcając się w codzienność. No, bardzo ciekawe. Myślę, że w trakcie, kiedy będziemy tutaj czytali Księgę Jonasza, być może wypłynie to, co powiedziałeś. No, ja pamiętam jeden taki epizod, chociaż na pewno było więcej w moim życiu takich ucieczek, ale właśnie na początku mojego takiego doświadczenia chrześcijańskiego pamiętam, jak trafiłem na obóz młodzieżowy, bardzo kameralny, było nas może około 10 osób i miała przyjść sobota. No i pastor, który opiekował się nami, do mnie jako nastolatka, który od kilku miesięcy przychodził do kościoła, miał jeszcze bardzo małe doświadczenie, zwrócił się do mnie z prośbą, abym był tym, który poprowadzi to nabożeństwo. Bardzo się ociągałem, mówiłem nie, później w końcu się zgodziłem, ale w sobotę rano obudziłem się pierwszy ze wszystkich, wsiadłem w pociąg i uciekłem do najbliższego zboru na nabożeństwo. Także myślę, że wszyscy możemy trochę powiedzieć o sobie, że trochę jesteśmy Jonaszami, że takie przygody nam się i historie wydarzyły, ale no właśnie, czas na to, żeby poznać Jonasza. Igor, chciałbym, abyś w kilku słowach powiedział o tym proroku, o czasach, w których żył, no i o Asyryjczykach, do których miał pójść Jonasz, tak abyśmy mogli trochę bardziej zrozumieć kontekst, trochę bardziej zrozumieć czasy, no i sytuację Jonasza, którego być może tak z góry chcemy oceniać i potępiać, że dokonał takiego czynu, ale może kiedy poznamy lepiej tę sytuację, może troszeczkę bardziej go zrozumiemy. Prorok Jonasz, wiadomo, no musiał mieszkać w takich czasach, które naród izraelski w zasadzie już był w pewnym sensie zależny od Imperium Asyryjskiego. No i tutaj chcę podkreślić mocno to, że naród asyryjski był nie tyle, że powiedzmy, jak my widzimy, jako narodem, który bardzo okrutnie traktował swoich poddanych, czy też podbijał kolejne narody, tylko że oni w zasadzie byli tym, którzy wypełniali wolę swojego Boga, Aszura. I w tym momencie Bóg Aszur był tym, który władał całym imperium i oni tylko rozszerzali kult swojego Boga. Oczywiście robili to no, nieciekawie dla nas z dzisiejszej perspektywy, prawda? Mieli metodę, taką metodę odstraszania. I w zasadzie każda wyprawa wojenna to była krucjata. Więc oni robili wszystko dla swojego Boga. I było to wszystko związane właśnie z ich religijnością. I możemy powiedzieć, że byli oni bardzo religijni. Oczywiście dzisiaj widzimy to jako coś negatywnego, tak? Bo ten Bóg jednak asyryjski był Bogiem bardzo okrutnym. No i w tym momencie widzimy właśnie tutaj Jonasza, który nie tyle, że widział tą okrutność, nie tylko on, wszystkie narody, zresztą wszystkie ościenne narody chcieli, aby Pan Bóg zemścił się właśnie na ten naród, prawda? Aby móc jakby pokazać, że oni byli tymi, którzy rzeczywiście są pokrzywdzeni, ale właśnie chcą, aby się spełniło w końcu ta wola Boga, aby zniszczyć to miasto, w zasadzie całe to imperium. Coś więcej? Myślę, że to jest dobry wstęp. No to tak, wydaje mi się, że Bóg jakby odwrócił sytuację. To teraz Jonasza wysłał na krucjatę do Niniwy. Stańcie teraz na jego miejscu, powiedzieć, chociażby zasugerować wobec tak ukrutego narodu, że ich Bóg, dla którego tak mocno się poświęcają i służą, nie jest prawdziwym Bogiem.
Mhm. Och, to jest sytuacja, w jakiej był Jonasz, prawda? Mhm. To jest sytuacja, ale spotkajmy się z Księgą Jonasza, spotkajmy się z jej tekstem. Zapraszam, abyśmy przeczytali pierwszy rozdział Księgi Jonasza i porozmawiali już, mając tekst przed sobą, przepraszam, o tym, w jaki sposób to powołanie dotarło do Jonasza i jak na nie zareagował. Bardzo proszę. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby dowiedzieć się, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą? Czy może uspokoi się i zaniecha nas? Bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wyrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka, nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wyrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiary i uczynili śluby. Dziękuję bardzo. Czy po przeczytaniu tego rozdziału i po tych pierwszych wierszach nadal mamy ochotę tak oceniać negatywnie i potępiać Jonasza, który miał stanąć przed Niniwą i mówić o nieprawości tych okrutnych ludzi? Jak patrzycie na Jonasza teraz po tej lekturze? Znając te fakty, zadanie z ludzkiego punktu widzenia było nie do wykonania. Dlatego tak jak już Igor wcześniej powiedział, to było straszne miasto, straszni ludzie, strasznie, no, okrutne zwyczaje i Izrael miał złe doświadczenia, jeśli chodzi o Niniwę, bo oni już wcześniej najeżdżali na Izrael i były to zwycięskie walki, także Izrael był pokonany przez Asyryjczyków. W związku z czym i Jonasz mógł mieć naprawdę uzasadnione obawy, żeby nie iść do tego miasta. Obawy nawet o własne życie. To nie mógł Pan Bóg kogoś odważniejszego wybrać? Czy nie pomylił się z takim powołaniem, takiego właśnie człowieka, który przeżył strach? Nie było kogoś odważniejszego w Izraelu? Ja myślę, że oczywiście Jonasz nie jest idealnym przykładem posłańca, którego Pan Bóg miał. Ale nawet i z tej historii, z tego pierwszego rozdziału można ciekawe myśli i to często też pozytywne na temat Jonasza wyczytać, dlatego że to nie jest dobre, że Jonasz uciekł przed oblicza Bożego. Nie wiemy, czy ze strachu, tak jak tutaj Ala wspomniała, czy z innych powodów, ale kiedy już sytuacja była tak trudna, że mogli przez niego zginąć ludzie i on był przekonany, że to z jego powodu, to postawił się jako człowiek honorowy i powiedział: wyrzućcie mnie, nie mając pewności, że to przeżyje, tylko powiedział: wyrzućcie mnie, bo to ja zawiniłem, i jakby zrozumiał swoją misję i wiedział, że
przed Bogiem nie można uciec. Dziękuję ci. Bardzo proszę. Gdy patrzymy trochę właśnie historycznie na to, co się wydarzyło trochę wcześniej oczywiście, pamiętajmy, że w 722 roku Izrael, czyli państwo północnoizraelskie, zostało doszczętnie zniszczone przez wojska asyryjskie. Wtedy Samaria, stolica Izraela, była trzy lata oblegana przez wojska Salmanasara V. Co jest istotne właśnie, że wtedy, później oczywiście był królem był Sargon II, kiedy już zawładnęli miastem, ale chodzi o to, że wtedy cała ludność została deportowana w częściach północnej Mezopotamii i na teren nawet Libii, czyli jeszcze dalej. Do dzisiaj wiemy, że te 10 plemion zniknęło zupełnie z oblicza ziemi. I pamiętajmy, że samo słowo Izrael znaczy ten wybrany przez Boga, czyli znaczy, jak mówimy, resztka. Prawda? Mhm. I nic dziwnego, że Jonasz no, nie chciał tam iść. To był naród, który król zniszczył ich, znaczy tą całość Izraela. I oczywiście nie tylko uważam, że jak mówiłem wcześniej zresztą, że wszystkie narody bali się i nienawidzili Asyryjczyków, tym bardziej musieli właśnie Judejczycy, którzy widzieli, jak okrutnie postąpili oni z narodem izraelskim. I oni są odpowiedzialni za zniszczenie własnego narodu. I powiem szczerze, że żaden Judejczyk, żaden nawet czy wtedy Izraelita, nie byłby chętny, wręcz odwrotnie. Odmówiłby każdy poselstwo, które Pan Bóg do niego skierował. I w tym momencie ja w ogóle Januszowi się nie dziwię, zupełnie. Ja bym myślę, że gdybym w jego sytuacji, to może nawet gorzej jeszcze postąpił niż sam Jonasz. Dlaczego my uciekamy przed Bożym powołaniem? Dlaczego stajemy w takich sytuacjach, gdzie czujemy, że Bóg nas do czegoś powołuje, a jednak no, podobnie jak Jonasz, albo uciekamy w całkiem innym kierunku, albo staramy się o takie zamienne zajęcia, którymi się usprawiedliwimy jako alibi, że przecież to jest forma służby Bogu, trochę inna niż ta, do której Bóg nas wybiera, ale jednak forma służby Bogu. Życie jest takim wielkim bojem pomiędzy zaufaniem Bogu, a zaufaniem sobie, swoje możliwości. I jeżeli ufamy Bogu, jeżeli żyjemy przez wiarę, to wybieramy to Boże powołanie, jesteśmy posłuszni. A jeżeli popatrzymy na siebie, na swoje słabości, na swoje ograniczenia, to bardzo często uciekamy. Dlatego musimy patrzeć na Boga, na Bożą moc i wierzę w zaufaniu, że jeżeli Bóg nas powołuje do jakiegoś zadania, to również pomoże nam to zadanie wykonać. Proszę. Ciekawe jest, że ta historia jest analogiczna do historii Daniela. Dlatego, że Pan Bóg, zobaczcie, zniszczył znowu całą Judeę, znaczy naród judzki dostał się do niewoli babilońskiej i co jest istotne, Daniel musiał nieść poselstwo Nebukadnezarowi i całemu Babilonowi. I to jest, znowu widzimy tutaj pewne sprzeczności, prawda? Ja dla siebie bym powiedział, no jak to tak? Pan Bóg zajmuje się takim narodem, prawda? Chce nawrócić Nebukadnezara. Zresztą, jak czytamy czwarty rozdział, rozumiemy, trzeci, czwarty rozdział, rozumiemy, że Pan Bóg nawrócił Nebukadnezara. No to ja przepraszam. Jak to Pan Bóg miał za cel tak postąpić, żeby tylko po to, żeby nawrócić właśnie tego wielkiego króla? I to jest istotne. Pan Bóg pokazuje przez całą historię ludzkości, że on cały czas chciał nawrócić królów i tą cywilizację, która była na najwyższym poziomie. Tak? Czy właśnie Babilończycy w swoim czasie, czy Asyryjczycy wtedy, kiedy oni byli oczywiście w apogeum swojego rozwoju, czy też potem Egipcjanie, tak samo kiedy Izraelici byli w niewoli egipskiej. I to jest istotne właśnie, że Pan Bóg cały czas kieruje swoje poselstwo do tych największych cywilizacji, które były w wcześniejszym świecie. I oczywiście ta księga Jonasza jakby dopełnia, albo tą lukę, która jest w całej historii świata, wypełnia właśnie tą księgą. Tak? I to jest dlatego, jest to niesamowite, bo pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg postępuje w historii. Dziękuję. Myślę, że jeszcze odpowiadając na to pytanie, dlaczego my czasem uciekamy, myślę, że też poniekąd wynika to z tego, że nie mamy takiego całościowego obrazu. Bóg często powołując ludzi widzi całościowy obraz i chce realizować pewną misję, można by powiedzieć, patrząc na to z góry, chociaż to takie nie do końca dobre porównanie, ale tak jest, a my często nie widzimy tego i wydaje nam się, że podejmując taką decyzję, lepszą decyzję podejmujemy, ale
może się ona okazać w całościowym jakimś późniejszym rozrachunku złą decyzją. Tak, na pewno jak te dwie rzeczy się tutaj czasami spajają ze sobą. Brak zaufania Bogu, że jeżeli Bóg nas do czegoś posyła, to jest to możliwe z Jego pomocą do wykonania, a patrzenie na własne słabości powoduje ten strach i ucieczkę, jak w przypadku Jonasza. Na pewno to. Albo właśnie to, że nie rozumiemy pewnych rzeczy, że sami myślimy i planujemy i wydaje nam się to lepsze niż to, co planuje dla nas Bóg, co wydaje nam się niewygodne. Popatrzcie na pewien paradoks na tym morzu. No, dzisiaj wśród żeglarzy się mówi o tym, że na pogładzie czasami bywa Jonasz, czyli ktoś taki, kto jest źródłem nieszczęścia, mhm. przez kogo statek znajduje się w niebezpieczeństwie. Ale popatrzcie na pewien paradoks. Jonasz, prorok Boga, wybrany przez Boga, który sam tutaj przyciśnięty przez tę załogę przyznaje się, jestem Hebrajczykiem, tym, który czci Boga, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył cały świat. Ale gdy popatrzymy na posłuszeństwo Bogu, to widzimy, że posłuszne Bogu jest morze, posłuszna Bogu jest ryba, która przepływa. Ba, zobaczcie na to przeciwieństwo podczas sztormu. Poganie, żeglarze modlą się, a Jonasz śpi. No, trochę analogia do Getsemane, tak? Chwila śmiertelnego zagrożenia i uczniowie, którzy spali. Czy występują w Biblii podobne sytuacje, kiedy ludzie niewierzący są bardziej posłuszni Bogu niż ci, którzy zostali przez Niego powołani? Czy dzisiaj, jako chrześcijanie, możemy powtórzyć ten błąd Jonasza i dać się wyprzedzić, zostać w tyle w wierze w Boga, w zaufaniu Bogu za niewierzącymi? Kiedy takie rzeczy mogą się dziać? Działy się, dzieją i myślę, że będą się dziać. Taki przykład wdowa Sarepty, kiedy prorok Eliasz wysłany jest właśnie do wdowy, która nie ma nic i ma właśnie nakarmić proroka i to najpierw, nawet nie dla własnego syna, nie dla siebie, tylko dla proroka. I ona ma tę wiarę i zaufanie i tak właśnie czyni. I okazuje się, że rezultat tej jej decyzji jest zdumiewający, bo ona ma co jeść, jej syn, i prorok jest nakarmiony, czyli to zaufanie do Boga daje takie właśnie nadnaturalne efekty. Bóg mógłby wykonać tę pracę przez anioła w bardziej doskonały sposób, ale wtedy Jonasz nie doświadczyłby tego, czego doświadczył. Nie doświadczyłby tej mocy Bożej. I każdy z nas, wykonując tę pracę, tę pracę mógłby wykonać anioł, ale nie mielibyśmy tych cudownych doświadczeń z Bogiem, kiedy możemy doświadczać Jego właśnie mocy. To, że On jest wielki, to, że On może wybawić z różnych nieszczęść, tak jak wybawił Jonasza. Także to jest właśnie cudowne, to zaufanie do Boga, podjęcie tego właśnie wyzwania i po prostu obserwowanie tej mocy Bożej, jak Bóg działa, jak Bóg prowadzi. I oddanie Mu na końcu właśnie chwały za to prowadzenie. Jeszcze tutaj można by, uzupełniając tą wypowiedź, czasami patrząc na doświadczenia ludzi, można powiedzieć, że te ciężkie doświadczenia ludzi dopiero przybliżają do Boga, tak jak tutaj ci pogańscy żeglarze, którzy poprzez taki sztorm, który już graniczył z utratą życia przez nich, dopiero zwrócili się do Boga, bo do Boga mógłby ktoś powiedzieć, że Pan Bóg dopiero przez takie rzeczy działa na ludzi, ale myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, że Pan Bóg stara się w każdej sytuacji wykorzystać tą chwilę, żeby ludzie zwrócili się do Niego. I tak samo jak Jonasz, można powiedzieć, uciekał od Boga, ale Pan Bóg i tak tą sytuację na statku wykorzystał do tego, żeby jednak jeszcze innym ludziom powiedzieć o tym, że jest Bóg, Stworzyciel nieba, ziemi. Myślę, że w życiu też czasem tak się zdarza, że my, mimo że odchodzimy w drugą stronę, Pan Bóg w tamtej innej sytuacji również stara się nas wykorzystać, żeby zbliżyć czy nas do siebie, tak jak Jonasza, czy jeszcze innych ludzi przez nas. Myślę, że tutaj taką największą przeszkodą jest chyba rutyna. Kiedy mówimy o tym wyprzedzaniu przez niewierzących w zaufaniu Bogu, tych, którzy wierzą, to ci, którzy wierzą, czasami w taką rutynę popadają, kiedy ci niewierzący, chociażby o których mówił Pan Jezus, porównując z Izraelem, czasami z nami, mają taką autentyczną wiarę wtedy, kiedy my już wierzymy czasem z przyzwyczajenia.
Kolejny moment, kolejny epizod, no ten najbardziej barwny, gdzie się szuka także naukowego uzasadnienia, jak to było możliwe. Czytałem opracowanie, w którym autor tego opracowania wskazywał na płetwale błękitne, które kiedyś miały pływać w Morzu Śródziemnym i to miały być te ryby, które jakby Bóg sprowadził na Jonasza. Ale nie będziemy dyskutować o tym, jaka to była ryba, ale o tym, co się działo wewnątrz ryby, bo to był chyba moment przełomowy w życiu Jonasza. Posłuchajmy drugiego rozdziału Księgi Jonasza, modlitwy Jonasza we wnętrzach ryby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębin krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Zstąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełniam, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, aby ta wypluła Jonasza na ląd. Co takiego stało się z Jonaszem we wnętrzu ryby? Patrząc na tę modlitwę, którą w takich okolicznościach wypowiadał do Boga. Myślę, że takie wewnętrzne nawrócenie, przełamanie pewnych swoich obaw i zaufanie Bogu. Często tak jest, że Bóg tak prowadzi nas, że wtedy, kiedy my jesteśmy nieposłuszni albo mamy własną koncepcję dalszego życia, to Pan Bóg nas stawia w takiej sytuacji, kiedy my zaczynamy się bać. Albo zaczynamy bardzo się bać. I wtedy zaczynamy dopiero się modlić i rozumiemy, gdzie myśmy doszli. I właśnie Bóg często stawia nas w takiej sytuacji po to, żeby przebudzić nas. Chociaż my jesteśmy nawróceni, prawda? Jonasz to nie był nawrócony, Pan Bóg przecież wiedział, kogo wybiera. Ale właśnie o to chodzi, że sami jesteśmy, jak wcześniej mówiliśmy, nieczuli, ale Bóg specjalnie stawia nas w takiej sytuacji, że musimy wtedy właśnie wołać do Boga. Wołać o ratunek, dopiero sobie wtedy uświadamiamy i budzimy się i rozumiemy, jacy my jesteśmy mali przed Bogiem, prawda? I jak my czasami właśnie odstępujemy od tego, co Pan Bóg chce dla nas. I mi się wydaje, że ta historia właśnie pokazuje, że jak nie słuchamy do końca głosu Pana Boga, to Pan Bóg jest wręcz zmuszony stawić nas w takiej sytuacji, gdzie będziemy wołać do Boga, prawda, o każdy oddech życia. Chciałabym przeczytać na dowód tego, o czym mówił Igor. Teksty z Pisma Świętego. Psalm 107. Wiersz 10. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się Słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego. Serce ich upokorzył trudem, słaniali się, a nikt nie pomógł i wołali do Pana swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy byli już w bram śmierci. Wtedy wołali do Pana swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. To było doświadczenie narodu izraelskiego nieraz. To wielkie miłosierdzie i łaska Pana. I jeszcze może tekst tak króciutko, Izajasz 63, 9 i 10. Nie posłaniec i nie anioł, lecz Jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. Tutaj widzimy ciężkie doświadczenie Jonasza, ale jednak jest wybawienie. Jednak Boża cierpliwość i Boże miłosierdzie są wielkie. I to jest nasza nadzieja dla nas.
to ciekawe, że prorok musiał przeżyć nawrócenie. Mhm. Tak. To jest wskazówka dla nas i potrzeby naszego nawracania się, może bez konieczności takich okoliczności, jakie to były, jakie były w przypadku Jonasza, może bez konieczności znalezienia się w brzuchu jakiejś ryby, która nas pochłania. Ale znalazłem pewne analogie pomiędzy tym, co zdarzyło się Jonaszowi, a tym, co Bóg dzisiaj do nas mówi. Do nas, którzy wierzymy, że żyją w czasach ostatecznych i mają też coś do powiedzenia światu, który jest dookoła. A nie zawsze to robimy. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Te słowa Księgi Apokalipsy, 3 rozdziału, 17, 18 wiersza, to jest takie memento dla nas, współczesnych Jonaszy, których Pan Jezus mówi o tym, że mamy też przeżywać nasze nawrócenie, nabyć tego złota w ogniu wypróbowanego, tego doświadczenia, by przeżyć taką przemianę jak Jonasz i być gotowymi do tego, do czego był gotowy Jonasz. A do czego był gotowy Jonasz? Zapraszam do 3 rozdziału Księgi Jonasza. Do tego, abyśmy posłuchali, co stało się po wyjściu z brzucha ryby. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia. I wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zjął swój płaszcz i oblekł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice i zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że nawrócili się ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Dziękuję bardzo. Mhm. Niesamowita historia. Ten, który się bał, stanął nagle, odważnie zaczął mówić Niniwie i to przyniosło niespodziewany dla niego efekt. Chciałbym posłużyć się podręcznikiem lekcje biblijne, tak na chwilę, aby przeczytać jeden akapit, który bardzo mnie zafrapował, kiedy właśnie czytałem historię Jonasza i czytałem lekcje poświęcone właśnie Jonaszowi. I właśnie komentarz do tego, co się wydarzyło w Niniwie, pewne analogie między Jonaszem a nami. Posłuchajcie. Choć istotą słów zapisanych w Księdze Apokalipsy, 14 rozdziale, od 16 do 12 wiersza, czyli to już dopowiem tak zwanego trójanielskiego poselstwa, jest Ewangelia wieczna, to jednak przesłanie to ostrzega również przed sądem. Ewangelia i sąd idą ze sobą w parze. Ewangelia oferuje Boży sposób uniknięcia na sądzie potępienia, jakie słusznie się nam należy. Żadne głoszenie Ewangelii nie jest w pełni skuteczne, jeśli nie zawiera tych dwóch elementów. Polityczna poprawność, która prowadzi do rozwadniania tych wyraźnych składników i zacierania różnic między religiami czy choćby różnymi chrześcijańskimi tradycjami, jest ryzykowna. Choć w naszej misji powinniśmy dostosowywać sposób przedstawiania przesłania do jego obrońców, odbiorców, kontekstualizacja, to jednak nigdy nie możemy tego robić kosztem samego przesłania, które Bóg polecił nam zwiastować. Co sądzicie o tym
akapicie. Co sądzicie o tym komentarzu, o tych słowach dotyczących naszego posłania do współczesnej Niniwy i tego sposobu tego przesłania, które mamy, treści tego przesłania, którą mamy opisaną w Księdze Apokalipsy i sposobu jej zaniesienia? Ja chciałam powiedzieć amen. Bardzo dobra uwaga. Rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby głosić Boże poselstwo, a nie nasze. Nie nasze myśli. Że tak mówi Pan, bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę. Nadeszła godzina sądu. Czyli jest bardzo podobna, rzeczywiście analogia. Tu jest, mowa było, że będzie sąd za 40 dni i my też mówimy, że jest godzina sądu już. Nawet nie za 40 dni, jest godzina sądu. Żyjemy w godzinie sądu i oddajcie pokłon temu, który stworzył. Także efekt. Jonasz ogłosił Boże poselstwo i był efekt taki, jaki był. Dla mnie przykład jest taki, że mam głosić Boże poselstwo, tak jak mówi Pan, i efekty pozostawić Panu. Mhm. Proszę. Mi się wydaje, że też ten tekst mówi bardzo ciekawie o tym, że my powinniśmy dostrzec każdego człowieka, który jest na tym świecie, jako osobę, za którego zmarł Jezus Chrystus. Czyli ja, kiedy patrzę na Niego, nie muszę Go krytykować, nie powinien Go krytykować, nie powinien osądzać nikogo, tylko wziąć pod uwagę to, że Chrystus mnie posyła do Niego. I to jest moje zadanie. Nie patrzeć na to, ile on grzechów narobił, prawda? I on co takiego wielkiego zrobił, tylko pokazać mu, że za niego zmarł Chrystus i Bóg go kocha. Oczywiście byśmy powiedzieli, że to nie do końca jest tak, że są też tacy, przecież też Jezus powiedział swoim uczniom, że jak ktoś was nie przyjmuje, to trząśnijcie proch ze swoich nóg, prawda? I żeby on po prostu, że Pan Bóg jego odrzuca. Ale zobaczcie, ten tekst pokazuje, że, zresztą uważam, że tak samo cała księga Jonasza pokazuje, że powinniśmy naprawdę tylko i wyłącznie się starać dotrzeć do tych ludzi, do których Pan Bóg nas posyła. To jest nasze poselstwo. Nie patrzeć, jak źli oni są, prawda? I krytykować ten świat. I co jest istotne, tak samo dostosować nasze poselstwo do ich kultury. Po to, żeby oni zrozumieli. Tak właśnie jak Jonasz. Bo dalej oczywiście, jak to zostało powiedziane, Pan Bóg dopełni to, co my nie możemy do końca powiedzieć, tak? Natomiast my, co jest istotne, musimy zrozumieć ich kontekst i dostosować nasze poselstwo do kontekstu, w którym oni żyją. Myślę, że też to jest bardzo ciekawa uwaga w dobie dzisiejszego takiego rozmywania się religii, rozmywania się tożsamości chrześcijańskiej, gdzie ludzie często mówią, że nie jest ważna żadna przynależność wyznaniowa, ważne tylko są pewne ogólne prawdy życiowe. Myślę, że to ważne, żeby podkreślać prawdy, które Biblia podaje i z nich wynika pewna tożsamość, którą mają chrześcijanie, ale jak cały ten kwartał przedstawia różne rodzaje misjonarzy i nie do wszystkich, myślę, powinniśmy docierać w ten sam sposób, tak jak już Igor powiedział, żeby człowiek zrozumiał, że to przesłanie jest do niego, ale niekoniecznie, żeby to przesłanie go zabiło, bo to może wywołać odwrotny efekt, niż byśmy chcieli. Jonasz ogłosił poselstwo w duchu, bo był po nawróceniu i w prawdzie. Mhm. I powinniśmy tak właśnie głosić to poselstwo. Ciekawe, że Bóg w ogóle zainteresował się Niniwą, prawda? Mhm. To było wyrazem Bożej miłości. Mógł spuścić ogień jak na Sodomę i Gomorę bez słowa uprzedzenia. Ale jednak to, co stało się z Niniwą, to jest pokazanie, to jest ilustracja tej znanej zasady, że Bóg kocha grzesznika, ale nie nienawidzi grzechu. Jonasz też nie idzie do Niniwy jako ten, który ją potępia. Mhm. Przesłanie, które Bóg daje Jonaszowi, to mówi idź, gdyż jej nieprawość, ale nie potępia ludzi. Mhm. Myślę, że to jest także wskazówka dotycząca tego, jak przekazywać ludziom to poselstwo trzech aniołów. Mhm. Jonasz nie idzie jako ten, który osądza czy potępia. Mhm. Ani nie idzie ten, który uspokaja Niniwę, mówiąc, jeszcze nic złego się nie dzieje. Mówi prawdę, ale po to, aby ratować ludzi, a nie potępiać ich. Mhm. I chyba takie powinno być przesłanie, dzisiaj niesienie przesłania trzech aniołów. Że to ma być ostrzeżenie, skierowanie do Boga, a nie pokazanie swojej wyższości z jednej strony, nie potępianie, ale z drugiej strony właśnie też nie usypianie ludzi takim uniwersalizmem, który wskazuje, że niezależnie jak wierzysz, to i tak wszystko jest dobrze, bo
w jaki sposób będziesz doprowadzony do Boga. Drodzy, przed nami ostatni akt. Powiem wam szczerze, zanim przeczytamy czwarty rozdział, że o ile gotów jestem zrozumieć Jonasza, który uciekł na statek, to trudno mi zrozumieć to, co stało się po tak wielkim sukcesie i tak wielkim wydarzeniu, jakie miało miejsce w Niniwie. Ale może wy go lepiej zrozumiecie niż ja. Posłuchajcie. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. Zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie dziać się w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz, z pojawieniem się zorzy, wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy Bóg rzekł do Jonasza, czy to słuszne się tak gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, nadto wiele bydła? Zanim zaczniemy rozmawiać o tym, dwa moje spostrzeżenia. Strasznie niełaskawa była przyroda dla Jonasza. Jak nie ryba, która go połknęła, to roba, który mu zjadł krzak. Ale drugie moje spostrzeżenie, to wydaje mi się, że ta księga troszkę jak Dzieje Apostolskie nie ma swojego końca. Kończy się pytaniem i jakby nie ma pewnego ciągu dalszego, ale no, powiedzcie mi, czy rozumiecie Jonasza, jego reakcję na to, co się wydarzyło, na to, że miasto się nawróciło. 120 tysięcy ludzi uniknęło zagłady. Rozumiem, że gdyby to był Abraham, który oglądał zagładę Sodomy i Gomory, jego bym zrozumiał z takim zachowaniem. Ale Jonasz? Pozwólcie mi zrozumieć Jonasza. Myślę, że to jest bardzo trudny do zrozumienia fragment, bo nie wiemy dokładnie, co Jonasz miał na myśli, ale z kontekstu można wywnioskować, tak jak mówiliśmy na początku, że pierwszą rzeczą, którą Jonasz odczuwał, to strach przed Niniwą, dlatego że go tam może zabiją, a kiedy już poszedł do tej Niniwy, to liczył, że Pan Bóg jednak wykona ten sąd. Ale kiedy Pan Bóg w końcu łaskawie odniósł się do Niniwy, to on rozgniewał się na Boga. Nie wiem, czy jest to dobrze sposób myślenia, ale może z kontekstu można by tak wywnioskować, że to powodowało gniew Jonasza, bo jest to istotnie niezrozumiały fragment, bo wydawałoby się, że skoro misjonarz poszedł do Niniwy, to powinien cieszyć się z powodzenia swojej misji. Wyobraźcie sobie ogromny chrzest, po którym ewangelista, który prowadził misję, jest załamany i zdegustowany i zdenerwowany na Boga. Mi się wydaje, że też ta historia pokazuje, że rzeczywiście ewangelizację prowadzi Bóg. Nie Jonasz, tylko Bóg. Jonasz jest tylko narzędziem, którym Bóg się posługuje. I to jest, mi się wydaje, ciekawe, że tu Jonasz jest na tyle się sprzeciwia swojej roli, że wręcz jakby jest niezadowolony z tego, co zaszło w końcu. Bo zobaczcie, jak Pan Bóg prowadzi ewangelizację, to się nawracają wszyscy prawie, tak? I co jest istotne, dlaczego Jonasz tutaj się rozgniewał się bardzo, prawda? I po prostu no, był bardzo zadowolony z tego, co zaszło. A właśnie dlatego, że oni po prostu się nawrócili. Bo według Jonasza oni musieli wszyscy iść na potępienie.
I dlatego też nie chciał iść do tego miasta i ich nawrócić. I w tym momencie zobaczcie, Pan pokazuje właśnie, że On jest łaskawy i miłościwy, tak jak jest napisane. Prawda? Bo Bóg taki jest. Jest na tyle właśnie łaskawy, na tyle miłościwy, na tyle kochający ludzi, że jest w stanie nawet nawrócić takich grzeszników i takich ludzi, którzy aż tak daleko zaszli, prawda, w swoim grzeszeniu, że nawet tych wybranych Boga zniszczył. Prawda? Więc to jest dopiero pokazane, jest dopiero właśnie ta miłość Boża. Ale ten kontekst, ta księga jest naprawdę niesamowita, bo pokazuje, w jaki sposób my powinniśmy rozumieć, patrzeć na tych ludzi, którzy są wokół nas, prawda? A przede wszystkim zrozumieć, że jeżeli Pan Bóg ma swoje poselstwo, to On je wypełni. Nawet jak będziemy ułomnymi narzędziami, ale Pan Bóg przez nas zrobi naprawdę niesamowite cuda. A można powiedzieć, o kombatantach się mówi, że przechodzą zespół stresu pourazowego, po przebywaniu na długi czas na linii frontu. Chyba coś podobnego można powiedzieć o prorokach, bo to podobne do Eliasza. Ale troszeczkę odczytuję w tym, co Jonasz powiedział, tak, o Boże, po co Ty mnie tam posłałeś? Przecież Ty i tak jesteś dobry i miłosierny, i tak byś to miasto uratował i tak. Mhm. Takie rozczarowanie mimo wszystko przeżytą przygodą życia, niesamowitym doświadczeniem Bożej mocy. Ale mam nadzieję, że Jonasz też wyciągnął z tego dobrą lekcję i z tego podciętego krzaka lekcję o hierarchii wartości. W ślad za Panem Jezusem, który powiedział, że całe niebo cieszy się z powodu jednego nawróconego, także cieszyć się każdym nawróceniem, odsuwając gdzieś swoje poczucie niewygody, zmęczenia czy innych negatywnych odczuć wiążących się z tym, że się poświęciło siły i emocje dla służby Bogu. Chciałbym, abyśmy zakończyli modlitwą, podziękowali Bogu za tę księgę, za Jonasza. Chciałbym także zaprosić już dzisiaj na kolejne studium Pisma Świętego, w którym będziemy mówić o niewolnikach jako misjonarzach. Będzie to zapewne równie ciekawe studium jak to dzisiejsze. Drogi Boże, dziękujemy Ci za postać Jonasza. Za jego niedoskonałości, ale i za jego zaufanie Tobie. Dziękujemy Ci za tę naukę, którą możemy wyciągnąć z tego, co przydarzyło mu się w doświadczeniu z Tobą. Z jego braku zaufania Tobie, z jego nawrócenia, z jego odwagi pójścia do okrutnej Niniwy, ale także z jego negatywnych emocji. Chcemy prosić Cię o to, abyśmy my potrafili Tobie zaufać. Abyśmy nie bali się podjęcia wyzwań, które stawiasz przed nami, nawet jeżeli one są niewygodne. Abyśmy umieli cieszyć się z tego, co czynisz przez nas dla innych ludzi. Ucz nas na przykładzie Jonasza, jak opowiadać innym o Tobie. Jak łączyć opowiadanie o miłości z opowiadaniem o sprawiedliwości. Jeszcze raz dziękuję Ci za to studium i za tych wszystkich, którzy byli z nami, oglądali je i uczestniczyli w nim razem z nami. Błogosław, Panie, każdego, kto dzisiaj był podczas tego studium z nami. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.